Hi sweeties! Dzisiaj wyjątkowo zamiast wody kawka. To w takim ładnym kubeczku, taki sweterkowy. I oczywiście różowy. Różowy to jest kolor, z którym czuję się jak bogini. I o tym też dzisiaj porozmawiamy. Dokładnie porozmawiamy o tym, jak ty możesz poczuć się jak bogini. Albo Bóg. Jak ty również możesz być główną postacią swojej rzeczywistości. Już jesteś, ale co możesz zrobić, żeby faktycznie się tak poczuć? Bo ja na przykład przez bardzo długi okres czasu niby miałam świadomość, że no tak naprawdę to ja, to co sobie mówię, co robię, to ja mam główny wpływ na to, co się dzieje w moim życiu, tak? Ale nie czułam się z tym w ogóle pewnie. Czułam się strasznie, wręcz czułam presję i było to też spowodowane brakiem zaufania do samej siebie. I wiadomo, na to się składa wiele różnych czynników. I to jest właśnie jedna z rzeczy, main character energy, którą warto wprowadzić, jeżeli chcesz przejść glow up. Oczywiście o tym Cię będę uczyła przez następne materiały. Jeżeli nie widziałaś jeszcze materiału odnośnie afirmacji, to musisz go nadrobić. Sorry. Mój materiał odnośnie afirmacji, a najlepiej to wejdź sobie na kanał i wejdź w playlistę krok po kroku, jak przejść glow up. Jest taka playlista, tam masz wszystkie filmiki. Głęboko wierzę, że obejrzenie ich rozwiąże zdecydowaną większość, jak nie wszystkie twoje problemy w tym temacie. No więc tak, zakładając, że już nadrobiłaś materiał odnośnie afirmowania, tego jak duży wpływ ma to na naszą rzeczywistość, to już wiesz. Albo jeżeli nie wiesz, to ci powiem. Nie będziesz się czuć jak bogini, jeżeli będziesz sobie mówić obrzydliwe rzeczy. Jeżeli będziesz sobie mówić, że jesteś beznadziejna. Jeżeli będziesz patrzeć na siebie w lustro i czuć się jak najbrzydsza osoba na świecie. Oczywiście, tak jak już powiedziałam miliard razy i powtórzę to jeszcze miliard razy, bo to jest coś, czego trzeba mieć świadomość. Zmiana mindsetu, zmiana twojej energii, tego jak się prezentujesz, jak funkcjonujesz i jak wygląda twoje życie, to jest proces. Potrzebujesz chwili czasu. Nie istnieje coś takiego jak overnight success. Czyli sukces po prostu z dnia na dzień. Taki po prostu, wiesz, 180. Każdy tego typu sukces jest poparty pracą, głównie pracą nad mindsetem. Zastanów się, co ty sobie powtarzasz na co dzień. Czy jeżeli rozmawiasz z innymi ludźmi, to czy narzekasz? Zastanów się, z kim najczęściej rozmawiasz w twoim życiu. Albo z kim najczęściej czatujesz, piszesz. Zastanów się, do czego sprowadzają się wasze rozmowy. Do czego sprowadzają się wasze rozmowy? Czy są to rozmowy, które czujesz, że ciągną cię w górę, i sprawiają, że ty się faktycznie czujesz jak główna postać w swojej rzeczywistości. Nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie wiesz, ktoś simpuje do ciebie ślepo. Nie o tym mówię. Mówię tutaj o, tak jak już przed chwilą powiedziałam, ciągnięciu cię w górę. Czy ty, rozmawiając z kimś, czujesz wiarę w siebie, w swoje możliwości? Czy mówicie sobie, super pomysł, uda się? Czy mówisz, nie, no beznadzieja, weź ty nie otwieraj w ogóle tego biznesu, weź ty się nie umawiaj z tym gościem, co ty... Zastanów się, do czego sprowadzają się twoje rozmowy. Jeżeli większość twoich rozmów, albo nawet nie większość, część, jeżeli to jest narzekanie, to musimy to zmienić. Tak samo, jeżeli jest to obgadywanie innych ludzi. Już nie wspomnę o obgadywaniu obraźliwym i negatywnym. Girl, masz swoje życie. Masz swoje życie, masz narzędzia do tego, żeby je kreować. Żeby tworzyć to życie takim, jakie chcesz, żeby było. Ja nie mówię, tak jak już przed chwilą powiedziałam, nie mówię, że to jest coś, co się dzieje tak. Ale masz narzędzia do tego. Znajdź towarzystwo. Albo, nie, wiadomo, nie mówię, że musisz, wiesz, urywać kontakty z wszystkimi ludźmi, z których znałaś do tej pory i zacząć szukać nowych. Nie. Natomiast jeżeli czujesz, że twoje rozmowy z twoją najlepszą przyjaciółką na przykład sprowadzają się do obgadywania innych ludzi, do narzekania,
do mówienia, że jest beznadziejnie, do smutku, to po prostu postaw granicę. Zapytaj się siebie, czy ty faktycznie chcesz, żeby taka energia w twoim życiu była obecna i czy chcesz kreować swoje życie właśnie z poziomu takich niskich po prostu wibracji, emocji i wszystkiego, co uważasz za najgorsze. No wydaje mi się, że nie, skoro oglądasz ten filmik. Także jeżeli czujesz, że rozmowy z twoją przyjaciółką na przykład sprowadzają się do narzekania, porozmawiaj z nią o tym. Porozmawiaj z nią o tym, powiedz, że czujesz, że wasze rozmowy się do tego sprowadzają i nie chcesz tego robić. W momencie, kiedy ciśnie ci się na język, żeby powiedzieć, Boże, jaka beznadzieja, o Boże, widziałaś, co tamta zrobiła, o Boże, ugryź się w język. Nie mówię, żebyś się dosłownie gryzła w język, ale po prostu przyłap się na tym i zmień temat. Zmień temat, porozmawiaj o tym, co cię satysfakcjonuje, coś o czymś, co kochasz, coś, w czym czujesz się spełniona, coś, co po prostu jest dla ciebie niesamowite. I tak samo, czym ty się otaczasz? Bo nie wiem, czy ty wiesz. Myślę, że wiesz. Ale to, czym się otaczasz, to ma ogromny, ogromny, ogromny wpływ na to, jaką, powiedzmy, energią ty emanujesz. Czy ty jesteś pewna siebie? Czy jesteś boginią swojej rzeczywistości? Czy jesteś ofiarą losu? Sprawdź swoje social media. Sprawdź, co ci się tam wyświetla, co ty oglądasz i czym ty karmisz swój umysł. Tak jak już mówiłam w filmiku o afirmacjach, to ma ogromny, ogromny wpływ. I tak samo jest, uwaga, z materią. Z materią, z przedmiotami. Umówmy się, przedmioty, materia to jest coś, co nas otacza cały czas, czy tego chcemy, czy nie. I zastanów się, twój styl ubioru, weźmy pod lupę, jak ty się czujesz w swoich ubraniach. Ja na przykład w stylu Himekadzi czy Lolita Fashion czuję się jak Bóg. Wiadomo, styl ubioru to jest tylko dodatek. Ja się równie wartościowa czuję w dresach czy w czymkolwiek innym. Ale nie mówimy teraz tutaj o twoim poczuciu własnej wartości faktycznie, tylko mówimy o main character energy, o czuciu się jak bogini. W momencie, kiedy czujesz się jak bogini, to twoje życie zaczyna wyglądać tak jak życie bogini. Kiedy ty myślisz jak bogini, to nawet nie zauważasz, kiedy te rzeczy, które uważasz za mega zajebiste, zaczynają ci się przytrafiać. I to bardzo często nawet bez jakiegoś większego twojego wysiłku. Zastanów się, czy ty się czujesz komfortowo i pewnie w tym, co cię otacza. W tym, co masz w pokoju, w tym, co masz w telefonie, w tym, co masz na sobie. Można to takie drobne elementy codzienności, przedmioty, połączyć z afirmacjami też. To jest coś, co ja uwielbiam, okej? Okay? No bo tak jak już przed chwilą powiedziałam, materia to jest coś, co cię będzie otaczać, czy ty sobie tego życzysz, czy sobie tego nie życzysz. Siłą rzeczy. Więc dlaczego nie wybierać takich przedmiotów, z którymi ty się czujesz elegancka, piękna, jak królowa. Zamiast rzeczy, które sprawiają, że czujesz się totalnie na odwrót, znajdź przedmioty takiego codziennego użytku, które sprawiają, że czujesz się tak. Znajdź swój estetyk, swój styl, w którym czujesz się po prostu jak ty, jak bogini. Ja na przykład tak się czuję z torbami I Love Me. No to jest po prostu coś wspaniałego. Na przykład mam świadomość tego, że spora część osób nie lubi swojej szkoły, nie lubi swojej klasy, nie lubi swoich nauczycieli, po prostu nie lubi swojego otoczenia w szkole. I naprawdę w momencie, kiedy masz taką torbę, masz napis I love me, wchodzisz do klasy z torbą, wyciągasz książki, patrzysz I love me, no of course. I automatycznie ty wchodzisz w main character energy. Automatycznie. Tak samo wchodzisz do łazienki w szkole, na przykład łazienki w szkole, co nie? I patrzysz na swój outfit. I pomimo, że jesteś w szkole, gdzie powiedzmy nie przepadasz za bardzo za swoją klasą na przykład i nie masz za bardzo z kim pogadać też, przykład, wchodzisz do łazienki, patrzysz na siebie, girl, you look amazing. I oczywiście, proszę tego nie mylić z poczuciem własnej wartości.
to jest coś innego. Tak samo muzyka, której słuchasz. I jaką muzykę masz na słuchawkach, kiedy na przykład wchodzisz do szkoły? Jaką masz muzykę? Czy jest to jakaś smutna i depresyjna muzyka? Czy muzyka, której jak słuchasz, to czujesz się jak bogini? Przejrzyj koniecznie swoją playlistę. Nie bój się przedmiotów, które sprawiają, że po prostu czujesz się jeszcze lepiej ze sobą. To nie jest nic złego. Sprawiać sobie radość i podwyższać swoje wibracje przedmiotami. Oczywiście problem może się pojawić wtedy, kiedy zaczynasz się czuć niekomfortowo bez jakiegoś przedmiotu. Albo bez jakiegoś, powiedzmy, aspektu, na przykład takiego jak makijaż. Mówię to z własnego doświadczenia, bo ja, to były wakacje między 8 klasą a 1 liceum i też początek 1 liceum, ja nie byłam w stanie wyjść z domu bez eyelinera, który był narysowany krzywo i nie był w ogóle dopasowany do mojego kształtu oka, ale ten fakt już pomijam. Czułam się okropnie bez niego. I ja nie mówię teraz, że eyeliner jest zły, teraz też mam na przykład eyeliner, kreski sobie namalowałam, ale zauważ, kiedy stosujesz takie rzeczy jak makijaż po to, żeby podkreślić swój styl na przykład, żeby wejść w tą main character energy, a nie kiedy robisz to po to, żeby totalnie od zera spróbować zbudować swoją pewność siebie. I że w momencie, kiedy tego po prostu przedmiotu nie ma, kiedy nie mam makijażu, to czuję się jak gówno. To nie tędy droga, kochanie. I coś, co muszę tutaj powiedzieć, to jest niepozwolenie, aby to, co się dzieje w twojej rzeczywistości, bardzo weszło ci na głowę. Na przykład dostałaś jedynkę z jakiegoś przedmiotu i to ci psuje humor na następne dwa dni. Aby na pewno chcesz, żeby taka rzecz wpływała aż tak bardzo na to, jak ty się zaczynasz czuć ze sobą? Wydaje mi się, że nie. Nie pozwól sobie wejść na głowę, co ja mam tutaj na myśli. Zacznij faktycznie wkładać wysiłek w to, żeby budować zdrowe poczucie własnej wartości. Silne. To jest też coś, co robimy tutaj w tej przestrzeni. To jest coś, co robimy na tym kanale, na moich innych mediach społecznościowych, na które cię serdecznie zapraszam. To jest coś, co możesz też zacząć budować poprzez pracę z moim workbookiem na przykład, który jest genialny. Naprawdę te ćwiczenia, które są w nim zawarte, są turbo uniwersalne i turbo przydatne, żeby w ogóle odkryć, jak czuje się twoja wymarzona wersja ciebie. To oczywiście zastosuj to, co tutaj mówię. Ale coś, co jest zajebistą techniką do manifestowania, do, no właśnie, na przykład poczucia się jak main character, w momencie, kiedy jeszcze nie czujesz się taka, zrób sobie takie proste ćwiczenie. Możesz je na przykład robić codziennie przed snem. To jest wizualizacja. I to jest coś, o czym ja na pewno też jeszcze kiedyś coś więcej powiem, bo to jest, uważam, nieocenione. Mega przydatne. Teraz zrobimy takie ćwiczenie. Krótkie, spokojnie, możesz sobie do niego wracać tak często, jak odczuwasz taką potrzebę. Możesz do tego filmiku wracać tak często, jak chcesz. Uwaga, robimy ćwiczenie właśnie na zwizualizowanie sobie tego. Będzie ono krótkie. Jeżeli nie możesz go teraz zrobić, możesz sobie ustawić na przykład przypomnienie w telefonie, żeby na pewno nie zapomnieć tego zrobić. A już w ogóle, jak wizualizację wprowadzisz sobie jako nawyk do twojej codzienności, to jest naprawdę jeden z aspektów, który tak odmienił moje codzienne życie. Wow. To pozwala ci automatycznie w ciągu minuty przeskoczyć z jednego po prostu humoru do drugiego, w zależności od tego, co sobie wizualizujesz. Ale teraz zwizualizujmy sobie ciebie. Zwizualizuj sobie siebie jako główną postać swojej rzeczywistości. Gotowa? Połóż rękę na serce. Usiądź sobie gdzieś w wygodnym miejscu. Na łóżku możesz się położyć, możesz stać jak chcesz. Jeżeli jesteś w miejscu publicznym, don't worry. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi to, co robisz. Nikt nie będzie się na ciebie dziwnie patrzał, a nawet jeśli, to uwaga, robisz to w słusznym celu, tak? Także nie przejmuj się. Okej.
Ręka na serce, polecam zamknąć oczy. I bierzemy głęboki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Oddychaj w swoim własnym tempie. Wyciszysz swój umysł. Możesz spróbować rozluźnić swoje mięśnie, żeby poczuć się zrelaksowana. I teraz wyobraź sobie siebie jako najlepszą wersję siebie. Jako główną postać twojej rzeczywistości. Jako kreatorkę twojej rzeczywistości. I zastanów się chwilę, jak czujesz się jako kreatorka twojej rzeczywistości. Dajmy sobie na to chwilę. Możesz otworzyć oczy, możesz dać znać, czy ćwiczenie faktycznie wprowadziło cię w super nastrój. Możesz sobie je zapisać gdzieś w żurnalu, w pamiętniku, jeśli prowadzisz, żeby nie wyleciało ci ono z głowy, żeby o nim nie zapomnieć. Jak już zdążyłaś się przekonać, wizualizacja czy medytacja to są mega potężne i uważam niedoceniane narzędzia, których też cię tutaj nauczę. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla ciebie pomocny i widzimy się w następnym.